Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, w którym będziemy dekorować stół. Być może to dekorowanie to jest zbyt wielkie słowo ale ponieważ zmieniam nakrycie stołu, to lubię wtedy wam pokazywać mniej więcej jak dekoruję w tym momencie stół. Bardzo lubię w okresie, kiedy kwitną mlecze, bardzo lubię również ten stół, ten obrus, przepraszam Was, słuchajcie, dlatego że on ma mlecz. Jakbyś pokazał, ten obrus ma mlecz. Bardzo, bardzo ten kwiat teraz, tak jak się przez miasto jedzie, i te trawniki, to wszystko jest takie orzulcone tym właśnie kwitnącym mleczem. I on w okresie, kiedy kwitnie najlepiej wygląda, no potem już, jak pyli, to może mniej sympatycznie. Ale dlatego tak te mlecze zainspirowały mnie do tego, żeby ten obraz dzisiaj położyć na stół. No i bardzo go lubię, on już jest taki, takim zwiastunem właśnie tej soczystej zieleni. Dla mnie jest zwiastunem po prostu lata. I dzisiaj postawimy na ten stół postawię moje Asplenium Parvati powiem Wam szczerze, że bardzo chciałam, bardzo chciałam kupić dzisiaj tulipany i za, za sekundę Wam pokażę. Ten mój wazon, który uwielbiam dzisiaj, I, i sami zwróćcie uwagę, że ten wazon odstawię na moment. Zobaczcie w tej chwili, gdybym tutaj w tym wazonie miała te piękne tulipany, i wyobraźcie sobie, że przejechałam po sklepach i nie ma tulipanów. Więc myślę, że lada dzień będą, i wtedy na pewno zrobię właśnie w tym, tak jak już kiedyś widzieliście, tym wazonie zrobię taki duży pęk tulipanów i zobaczcie, jak już będzie pięknie wyglądała. No, nawet nie kompozycja, ale ta dekoracja na stole. No ale dzisiaj nie mamy tulipanów, więc musimy sobie radzić e, inaczej. No i dlatego postawimy tutaj moje asplenium parvati, które w tej chwili jest jeszcze taką rośliną niedużą. W związku z tym naprawdę fantastycznie sprawdzi się na, na stole. No i cóż, my za dużo dekoracji robić nie będziemy, ale mam tutaj jeszcze y, oczywiście. Jak to zazwyczaj bywa w tym czasie, mam jakieś tam owoce, mam w domu. I te owoce, i te owoce, słuchajcie, już same w sobie są piękną kompozycją. Dla mnie zawsze układ owoców czy warzyw, jak warzywa czy włoszczyznę się tak pięknie położy, czy w koszykach. Czy w jakiejś miejsce, tak jak ja mam tutaj, właśnie taką drewnianą miskę, e, którą kupiłam chyba w tym Cisey, e, si, 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 czy tam zawsze mam problem z tą nazwą. E, tą miskę kupiłam e, w, tej, e, w tym sklepie i ona bardzo dobrze się sprawdza. Mam jeszcze tutaj, słuchajcie, takie piękne świece, które mnie się osobiście bardzo podobają, a podoba mi się ich kolor, położę tutaj, żebyś mógł pokazać je. No mają świetny kolor, właśnie taka zieleń, która bardzo rzadko takie świece się spotyka, bo zazwyczaj są takie albo zielone, te takie zgniło zielone, takie... A ta zieleń jest dla mnie taka fajna, wiosenna, i tutaj postawimy: postawię sobie tutaj oczywiście te świeczki. Ja te świeczki kupiłam, słuchajcie, nie uwierzycie, przywiozłam je z Warszawy. No, po prostu śmiech, żeby świeczki przywozić z Warszawy. No, ale tak się zdarzyło. Mam nadzieję, że ja je prosto tak wstawiłam, wsadziłam do tych świeczników. I zobaczcie, już dzisiaj tutaj nic nie będę kombinować, bo uważam, że jest już ten stół. Jak się podejdzie, on już jest taki letni, już jest taki um, sympatyczny. Oczywiście, jeżeli będziemy tutaj jedli, możemy sobie podkładki podkładać, dlatego że jest nam wygodniej później i łatwiej zachować jest czystość tego obrusu. Ale a propos podkładek, ponieważ bardzo często w takim y, y, okresie, kiedy y, no jest ciepło na dworzu no i to, co mówiłam Wam, musimy po prostu pić, dużo pić. Więc warto też, zobaczcie, ja kupiłam sobie też tak y, 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 w tym sklepie Sisei. Kupiłam podkładki, zobaczcie takie fajne, naturalne podkładki, bardzo mi się spodobały. I te podkładki, zobaczcie, one mogą sobie tutaj leżeć na tym stole jako dekoracja. I pokażę Wam na przykład taką butelkę z wodą, proszę bardzo, możemy postawić. Do tego stawiamy sobie tutaj szklankę na takiej podkładce i już to wygląda bardzo sympatycznie i takie podkładki moim zdaniem one się świetnie sprawdzają wtedy kiedy są po prostu pod ręką. Dlatego ja staram się jak robię jakąś tutaj jakieś na środku stołu czy jakieś dekoracje, to staram się zawsze umieszczać właśnie tam te podkładki, dlatego że Czasami taka jedna nieznośna kropelka, jeżeli wody to fajnie, ale czasami jak się coś pije, to właśnie te kropelki powodują nam te plamy. Więc fantastycznie jest mieć taką podkładkę, i wtedy jak kładziemy szklankę, to to już wygląda i estetycznie, i to co Wam mówiłam, zabezpiecza nam to oczywiście nasz obróz. Jeszcze takie fajne kupiłam ostatnio. Słuchajcie, też w Siseju Już zabiorę tą wodę i pokażę wam takie kubki, które mnie też urzekły. Głównie mnie urzekły. One kosztowały 9.99. To jest kupione w, te, w tym tutaj to jest Sinsay chyba. Sinsay. Posłuchajcie i zobaczcie, też kupiłam te kubki. Kupiłam je tylko dwa, bo, bo specjalnie nie lubię w kubkach pić, ale te kubki jakoś mnie urzekły, a urzekły mnie, że są wygodne. No i przede wszystkim tym kolorem mnie urzekły, bardzo mi się podoba. Także zobaczcie, Proste takie, moim zdaniem, gadżety też uzupełniają, przez to, że są kolorystycznie ładne i uzupełniają nam fantastycznie nasz obraz, który ma te same barwy. Dlatego ta zieleń świetnie pasuje do tych świeczek, zwróćcie uwagę. I te, ta zieleń tej, naszych paproci. No, plus tutaj mamy żółty kolor, który jest świetnym nawiązaniem do tych żółtych plam, czy żółtych kwitnących mleczy. Myślę, że to wygląda dosyć, dosyć sympatycznie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja, jak zwykle, bardzo Was proszę, żebyście napisali w komentarzach, czy Wam się takie stylizacje stołu podobają. Czasami jest tak, że takie stylizacje na stole. Czasami są bardzo bogate, czasami wystarczy jeden element, bo naprawdę mogłyby być tutaj. Zobaczcie, też postawione tylko owoce. I wcale nie musi być żadnych świeczek. Ja tutaj tak przesunę trochę. Ale zobaczcie, już same owoce są naprawdę fantastycznym elementem dekoracyjnym. Tu możemy te podkładki postawić i kompletnie nic już więcej nie potrzebujemy. A czasami, jeżeli nie mamy owoców, bierzemy sobie, przesuwamy, zobaczcie, stawiamy właśnie świeczki. Coś mi tą świeczkę źle postawiam. I zobaczcie, dajemy tylko takiego kwiatka, dwie świeczki, no bo przecież owoców na przykład nie mamy. I zobaczcie, już moim zdaniem to wygląda bardzo, bardzo fajnie, sympatycznie. No i tak jak Wam mówiłam, zobaczcie taki prosty kubek i już to wygląda moim zdaniem ciekawie i jednocześnie nawiązuje tym kolorem, jak wspominałam, do obrusu. Oczywiście słuchajcie, zanim zaczniemy robić drugą dekorację na stole, no bardzo zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału no, do subskrypcji. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcieliby w jakikolwiek sposób wesprzeć mój kanał, pomóc mi w rozwoju tego kanału. No to zachęcam do postawienia mi wirtualnej kawy, czy ewentualnie pod filmem YouTube umieścił taką zakładkę podziękuj. I tam również możecie wesprzeć mój kanał. No ale czas robić drugą kompozycję. Zaczynamy robić naszą drugą dekorację na stole. I tak jak zawsze Wam mówię, że takie dekoracje one nie muszą być takie designerskie, nie muszą być takie wiecie, no nie wiadomo jak wyjątkowo piękne. Mają być. Takimi dekoracjami, które nam sprawiają przyjemność, naszym bliskim, no i oczywiście takie, które są dla nas wygodne. Czyli jeżeli, ja za każdym razem to podkreślam, jeżeli mamy dużo członków rodziny i potrzebujemy ciągle, że tak powiem, pustego stołu, to nie róbmy dużych dekoracji, takich scenograficznych, dlatego że wtedy po prostu takie dekoracje przestają nam sprawiać przyjemność. A zaczynają nam po prostu przeszkadzać. Więc róbmy takie, dostosowujmy to wszystko do naszego życia i sposobu życia. Ja akurat w tej chwili, jak nie ma synów, to lubię właśnie rozbudować trochę taką dekorację i teraz zrobię taką, wbrew pozorom, dosyć ciężką. Ona będzie niby letnia, ale jednak będzie ciężka. A ciężka będzie za przyczyną głównie takich osłonek, które tutaj w tej chwili pokażę. To jest moje Asplenium Anticum, bardzo lubię. Tu mój operator od razu mówi: ojej, tu ma trochę suchych listków. No ma, to jest roślina, to jest żywy organizm, słuchajcie. A jak już kiedyś mówiliśmy, nic w życiu nie jest idealne. I to właśnie za te drobne niedoskonałości kochamy ludzi, kochamy zwierzęta i rośliny. I ja bardzo lubię. Jak byłam w palmiarni kiedyś, właśnie w Poznaniu, też zauważyłam. Że nawet w palmiarniach, gdzie są doskonałe warunki, czy w dżungli, czy gdziekolwiek, nie ma idealnych, słuchajcie, roślin. Także nie stresujmy się, że mamy jakieś suchą końcówkę. Dobra, wracamy, słuchajcie, do naszych dekoracji. Tutaj postawię asplenium i mam tu jeszcze fiołka, cyklamena, który już w tej chwili nie kwitnie, ale zobaczcie, jak piękne, dekoracyjne są te liście. Uważam, że bardzo ładne są i one już dla samych liści, dla samych liści powinniśmy je trzymać i pielęgnować, bo są naprawdę przepiękne. Jeżeli chodzi o cyklameny, to trzeba pilnować, żeby one nam nie przeschły. Bo jak przeschną, to od razu te liście opadają i od razu nie są sztywne. Także pilnujemy, żeby było tutaj wilgotne. Dobrze, ale skupmy się na tych dekoracjach. No i zobaczcie następną. Zwróćcie uwagę: ja tutaj w tej chwili bardzo ciężkie te osłonki stawiam. Są osoby, które nie lubią takich ciężkich osłonek i um, uważają, że takie osłonki um, są dedykowane na tarasy, na balkony czy do ogrodów. Ja akurat uważam, że takie ciężkie osłonki również doskonale sprawdzają się w domu, ale to jest oczywiście moje zdanie. Jeżeli nie lubicie takich ciężkich osłonek, wolicie te takie lżejsze, jak ja Wam pokazywałam przedtem, właśnie z takiej ratanu czy z jakiejś słomy tej trawy morskiej. No, to po prostu takie sobie osłonki stosujcie. Ja w tej chwili użyję taką i zwróćcie uwagę, trochę ją przesunę w lewą stronę, dlatego, że nie chcę, że jak będę tutaj siadała, nie chcę, żeby mi. Mm, Przeszkadzała ta dekoracja, a jednocześnie chcę, żeby była bardziej rozbudowana. Ja postawię tutaj moją konewkę, i mój operator również mówi: konewka na stole, słuchajcie, dzisiaj te konewki są już tak piękne, że dlaczego nie? Taka konewka może być naprawdę fantastycznym. Mam nadzieję, że to dobrze wygląda z tej strony. Taka konewka naprawdę może być fantastycznym elementem dekoracyjnym. Bo to już minęły te czasy, kiedy te nasze rzeczy, które używaliśmy na co dzień, były takie brzydkie, nieestetyczne. Dzisiaj naprawdę, nawet konewka staje się naprawdę bardzo ładnym i pięknym elementem dekoracyjnym. Także postawię tutaj konewkę. No i chcę postawić jeszcze tutaj świecę. I tak się zastanawiam na przykład, czy nie postawić tutaj gdzieś tego elementu? Musiałabym tak zobaczyć, jak to wygląda mniej więcej z tej strony, ale chcę jeszcze tak postawić świecę. Które wykorzystywałam zimą. Nie jest je tak strasznie, bo one mi się podobają i jest mi ciężko palić je i je nie palę na razie. Prawdopodobnie, może dopiero na Boże Narodzenie je zapalę albo jesienią. No a w tej chwili, zobaczcie, można tak postawić. Można postawić, może, może tu, zobaczcie, może tak postawić jeszcze. O, no, nawet niech tak będzie. Zaraz zerknę, jak to wygląda. No, dlaczego nie? Dlaczego nie? Posłuchajcie, takie dekoracje, no to tak jak mówię, one są już takie bardziej scenograficzne, i wtedy już jeżeli mamy dużo osób, no to raczej nie polecałabym robienia takich dekoracji. Zwłaszcza tych wyższych, kiedy nam tutaj zakłócają tą rozmowę i te relacje z osobą, która siedzi naprzeciwko. Ale wydaje mi się, że dosyć fajnie to wygląda. Dla tych, dla których być może, to jest za ciężkie. Świece może niekoniecznie im się z latem kojarzą, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że jak ja chodzę do lasu, a staram się być w lesie codziennie, no to muszę Wam powiedzieć, że dla mnie takie świece, które są w kształcie choinki, wyglądają przepięknie i bardzo, bardzo, mnie się taki motyw bardzo podoba. Ale dla tych, którzy nie chcą takich, wolą bardziej takie delikatne, to wróćmy do tych świec, które tutaj mieliśmy i możemy, zdejmiemy może to całkowicie, zabierzemy te świece i zróbmy tak, żeby było na przykład, dajmy tylko te świece, gdzie one są bardziej delikatne. I dlaczego nie? W ten sposób może być to. Yy, Słuchajcie, ja już to mówię wielokrotnie. To jest zabawa. My się mamy bawić, my się mamy cieszyć, a takie dekoracje mają nam sprawiać przyjemność. To jest po prostu. I ja myślę, że to jest cudowne w dekorowaniu, że nie każdemu podoba się to samo. Ja mam taką prośbę do Was: może, może byśmy tak zrobili, że. Byście przysłali mi na przykład swoje dekoracje. Po raz kolejny byśmy zrobili taki film. Jak wy macie nakryty stół i takie, takie codzienne dekoracje, nie właśnie te od święta, bo od święta to wyjątkowo się staramy. Ale mnie się wydaje, że powinniśmy sobie tak na co dzień robić i uprzyjemniać po prostu to przebywanie w naszym mieszkaniu. I tak jak wam pokazywałam, picie nawet zwykłej wody też róbmy, żeby ta szklanka była w miarę estetyczna, taka... Kojarząca się na przykład z południem Francji, albo zupełnie inna, bardziej elegancka, kryształowa, czy z jakąś obwódką złotą. Niech to nie będzie zwykła taka szklanka. A jeżeli to będzie zwykła szklanka, to też jest dobrze, ale postarajmy się dodać jej jakiegoś blasku. Ja mam nadzieję, że taki film wam się spodobał, że spodobały wam się również te moje propozycje do nakrywania stołu. I tak jak was prosiłam, zastanówcie się, może podeślecie mi swoje zdjęcia na stronę, na Messengerze, na stronie Zielistka, na starej szafie, na Facebooku, i wtedy tam po załóżmy, dajmy sobie. Czas do końca następnego tygodnia, czyli no, nawet nie wiem, jak to wychodzi w kalendarzu, ale zaraz tu, tu gdzieś Wam, jak będzie film, będę montowała, to napiszę tekstem, do jakiego dnia, żebyście przesyłali swoje nakrycia stołu. Wiem, że naprawdę robicie przepiękne te dekoracje i warto się dzielić z innymi. Dzisiaj już kończymy. Ja widzę, że jest przepiękny dzień, więc również idę na spacer i chciałabym, żebyście wy również odpoczywali i mieli tak piękne, słoneczne dni, jak ja mam ostatnio. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!